W tym filmie obliczymy sobie granicę przy x dążącym do zera z funkcji 1 odjąć cosinus x podzielone przez x. No, jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać. Dodam taką wskazówkę, żeby skorzystać z tego, że w jednym z poprzednich filmów wyprowadziliśmy sobie taki wzór, że granica przy x dążącym do zera funkcji sinus x przez x jest równa 1. Był cały film poświęcony wyprowadzaniu tej granicy, więc tutaj po prostu skorzystamy z tego faktu, że wiemy, że ta granica jest równa tyle. No i żeby z tego faktu skorzystać, no to tutaj po prostu przekształcimy sobie tę funkcję, której granicy tutaj liczymy, żeby móc skorzystać z tego faktu. No i żeby to zrobić, no to tutaj pomnożę licznik i mianownik przez to samo, czyli rozszerzę ten ułamek. No i pomnożę przez Taki ułamek. 1 dodać cosinus x podzielone przez 1 dodać cosinus x. No i widać dlaczego to robią? Dlatego, że tu mam 1 minus cosinus, jak pomnożę to przez 1 plus cosinus, to dostanę 1 odjąć cosinus kwadrat, a to jest to samo co sinus kwadrat. No dobra. Czyli napiszę to wszystko, co powiedziałem. Granica przy x dążącym do zera. No i co tutaj będziemy mieli? Tak jak powiedziałem, 1 odjąć. Kosinus kwadrat x to jest w liczniku, a w mianowniku mamy x razy 1 plus cosinus x. No i teraz skorzystamy z jedynki trygonometrycznej. Jedynka trygonometryczna mówi nam, że 1 minus kosinus kwadrat x to jest po prostu sinus kwadrat x. Czyli ja to napiszę tutaj, że to jest granica przy x zbliżającym do zera. No i tutaj w liczniku mamy sinus kwadrat x, a w mianowniku nic się nie zmienia. Na razie tego nie przekształcam. No i teraz chcę skorzystać z tego. Jak z tego skorzystać? No mam w liczniku sinus kwadrat, czyli mam sinus razy sinus, a w mianowniku mam X, czyli mogę to zapisać teraz jeszcze w takiej postaci, że to jest granica przy X dążącym do zera muszę to ciągle pracowicie przepisywać. No i teraz zapiszę to jako iloczyn dwóch czynników. Może odróżnię je kolorem, żeby lepiej to podkreślić. Sinus kwadrat to jest sinus razy sinus, czyli będę miał tak. Sinus x podzielone przez x. Razy, i tutaj dam drugi ułamek, razy to, co nam zostanie. Zostanie nam sinus x podzielone przez 1 plus cosinus x. No i teraz tak. Wiemy, że granica iloczynu to jest iloczyn granic, o ile te granice istnieją, ale wiemy, że sinus X przez X dąży do jedynki, czyli ja mogę napisać, że to całe wyrażenie, to wyrażenie, przy X dążącym do zera, dąży do jedynki. No, a do czego dąży to wyrażenie tutaj, które mam, ten czynnik. No tutaj mamy sinus X, który dąży do zera, podzielone przez 1 plus cosinus X. Cosinus X dąży w zerze do jedynki. Czyli ten mianownik dąży do dwójki. Czyli tutaj mamy coś takiego, że licznik dąży do zera, a mianownik dąży do, do dwóch. Czyli ostatecznie ten cały ułamek dąży do zera. No mamy 0 przez coś różnego od zera, 0 przez 2. Więc ja może to napiszę, że tak jak mówiłem, że to jest granica przy x dążącym do zera z funkcji sinus x przez x ta jest równa 1 pomnożone przez granica przy x dążącym do 0 sinus x przez 1 plus cosinus x i ta granica jest równa po prostu 0 czyli ostatecznie to się równa pierwsza granica jest równa 1 razy druga granica jest równa 0 no bo to jest 0 przez 2 czyli 0 czyli ostatecznie ta granica jest równa Zero. Czyli widzimy, że tutaj wystarczyło w trochę innej postaci zapisać tę funkcję, której granicę liczymy i skorzystać z tej granicy, którą już wcześniej wyprowadziliśmy, że sinus x przez x dąż do 1, po to, żeby otrzymać wynik, że granicą tej funkcji w zerze jest 0.